Rozgrywki Pucharu Niemiec zaczynało wiele zespołów z różnych klas rozgrywkowych. Dziś pora na finał. Zapraszamy na Olympiastadion. Witamy Państwa gorąco w tym szczególnym dniu, w którym mamy rzadką przyjemność komentować finałowe spotkanie Pucharu Niemiec. Przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz, który na pewno będzie obfitował w twardą walkę i wielkie emocje. Eintracht Frankfurt zmierzy się z Kaiserslautern. Rozgrywki Pucharu Niemiec mają długą tradycję i cieszą się dużym prestiżem, dlatego zainteresowanie finałem tych rozgrywek jest potężne, co widać też po wypełnionych po brzegi trybunach. Atmosfery futbolowego święta możemy być więc pewni. Obaj piłkarze zaprezentowali się stosownie do rangi tego wydarzenia. Nie wiem jak ty, Tomku, ale ja nie mogę się już doczekać rozpoczęcia meczu. Widzimy, jakich zawodników wystawił do gry trener Eintrachtu Frankfurt. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Oto na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Zaczynamy finał Pucharu Niemiec, proszę Państwa. Kto dzisiaj sięgnie po to prestiżowe trofeum? Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Taichi Kamada. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Mał, ależ akcja, popatrzmy. Gol! Mamy otwarcie wyników w finale Pucharu Niemiec. Teraz nam się zrobi mecz. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Zabrali się do roboty teraz gracze Eintrachtu. Będzie groźnie. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem.
Rzuca w okolice 11 metra. Dobra teraz interwencja. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Uwaga, piłka za plecy obrońców. O, ma teraz autostradę do bramki. Tak, bramka! Odskakują tym golem, to już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Na razie 2-0. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Boyd. Twarde wejście, ale bez faulu. Ma wsparcie, by to rozegrać. Bramkarz w opałach. Znakomicie wybronione. Brawo! Daleko dogrywa w pole karne. Narobił zamieszania tym wybiciem. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy na Olimpia Stadion. Zapraszamy na przerwę. I zaczynamy teraz drugą połowę finału Pucharu Niemiec. Za 45 minut zapewne poznamy triumfatora. Piłka poza boiskiem. Out. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Nie traci piłki w tym starciu. Aut po tym wejściu obrońcy. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. No tak to można podawać na Orliku.
Łatwy przechwyt. Boyd. To musi być bramka! To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Pewna interwencja, łatwy strzał. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Minął teraz, ładnie. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Kombinował, jak trafić do siatki. W końcu strzelił w sam środek. Padła bramka, bo bramkarz wolał zaryzykować i rzucić się w bok. Czasem trzeba działać mniej instynktownie. A więc mamy 3-1. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Piłka posłana na dalszy słupek. Fantastyczna interwencja, pewnie to wybronił. Rzuca w okolice 11 metra. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Mario Götze. I teraz centra w 16. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli 2 minuty do liczonego czasu gry. Teraz uwaga. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku! Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi! Bo jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murawę. Naprawdę fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wznieść puchar.
to prawda, Tomku. Nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę. Oto zdobywcy pucharu. Widać teraz, ile to znaczy i dla drużyny, i dla całego sztabu. Piękny obrazek, Jacku. Wiadomo, w pucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak jak oni. Mają puchar, nikt im go nie odbierze. Przyszła pora, by podzielić się radością z fanami, którzy wiernie kibicowali im przez całą drogę do ostatecznego zwycięstwa. To jest chwila wspaniałej integracji, to jest feta pod tytułem Puchar jest nasz. Każdy miał w tym udział i każdy teraz ma prawo się z niego cieszyć. To ważne, by boiskowe gwiazdy pamiętały o swoich kibicach. A taki puchar mówi, że było warto zdzierać gardło, zarywać noce, jeździć na wyjazdy. Oto nagroda. I zaczynamy finał Pucharu Niemiec, proszę Państwa.